Vidam Vidam, Untold tales are up and we have new heroes with brand new mana speed and evolving skill mechanics. In this video I will talk about man with a horse, LaSalle. I won't talk about Defender's family bonus passive and Changing Tides mana speed, I've made separate video about this so if you want more details check the link in description. LaSalle is fire faction warrior, great class especially on defense if you give him emblems he will have chance to revive he has 959 on attack 815 on defense and 1495 on hp attack power is crazy high defense and hp is solid he's an offensive hero so if you want to give him emblems you should go full attack and i would prioritize defense over hp fully maxed he will have 1305 on attack 1107 on defense and 1971 on hp and he will start each battle with counter-attack for six turns skill has evolving mechanics on first use his flanking maneuver deals 400% damage to the target summons a sea cavalry fiend for the target the fiend damages the enemy with 22% attack every turn fiend absorbs healing and disappears when it has absorbed hp equal to 12% of its owner's max hp fiend generates a clone of itself to nearby enemies after every turn with each following use he deals 450% damage to the target rest is exactly same so let's break it down deals 400% damage to the target okay sniper hit 400% is nothing crazy for a sniper in current meta especially that snipers are not very popular okay with his high attack stat this is a strong hit and since second use that's 450% but there's additional effects so we have this odd situation where we don't want him to kill the target summons a fiend for the target fiend damages its target with 22% attack every turn and absorbs healing disappears after absorbing healing equal to 12% of its owner's max hp okay another fiend maker but those fiends are really weak Damage is low and HP pool is awful. You can remove them with any direct heal, but there's additional effect. Fiend generates a clone of itself to nearby enemies after each turn. Okay, that's something completely new. We've seen spreading dot, now we have spreading um, cloned Fiends. So healing over time won't remove them because. They will clone too fast and that's really good way of removing minions. If you can't destroy them, just push them out. Of course, don't forget about his family bonus and passive, cause both are amazing. Is LaSalle good? Yes, but if there's a but, he can't be amazing. He has fantastic stats, great family and passive, awesome class, strong single target hit and awesome cloning fiend mechanics, but he's a sniper. If you want to one-shot opponent, there are better snipers. If you want to use his fiends, you can't one-shot the target. I don't see him on defense, because in most cases you will heal from fiends, or in some cases, he will one-shot hero same on attack he's fun but not game-changing on titans only his attack stat matters cause his skill is useless there on challenge events and towers same story on bloody battles healing have no effect so he can be useful to spam fiends and they will start pushing out all minions so you can even hit town and fiends will spread on all enemies on buff booster Defenders are strong because of their family bonus and passive, but those are not guaranteed. On Rush, each skill is set as very fast, so changing tides won't affect his speed, but his skill is not the Rush type, so yeah, I wouldn't use him there. Overall, LaSalle has a potential, he has insane stats. Great familian passive, very good class, strong hit and really cool fiends me mechanics. Issue is that he's a sniper. If you're hitting top teams, he won't help you. He's really fun in use, but he's good versus specific opponents. If you want versatile hero, he's not the one. If you want solid hero that is fun in use, that's LaSalle. I'm not saying he's bad i know that for many guys he can be best hero in their rooster he's just missing something to be good on high level of competition is he worth rings emblems and athers it's completely up to you i don't know what's in your rooster so let me know what you think about him if you like this video please hit like button if you don't want to miss future reviews and test drives Remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Ruszyły przemilczalne historie i dostaliśmy nowe postacie z nowym rodzajem many i ewolucją umiejętności specjalnej. W tym filmie opowiem o człowieku na koniu i jest to La Salle. Nie będę opowiadał o bonusie rodziny obrońców z Atlantydy, ich pasywkach i zmiennym nurcie jako szybkości many. Jest o tym oddzielny film, więc jeśli chcecie więcej szczegółów, zerknijcie w link w opisie filmu. Lassalle jest wojownikiem frakcji ognia. Wojownik to świetna klasa, szczególnie w obronie. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę się odrodzić. Ma 959 ataku, 815 obrony i 1495 punktów życia. Siła ataku jest ogromna. Obrona i punkty życia są solidne. Jest ofensywnym bohaterem, więc jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku. I ja osobiście wybierałbym obronę przed punktami życia. W pełni zrobiony będzie miał 1305 ataku, 1107 obrony. I 1971 punktów życia, i będzie zaczynał każdą walkę z kontratakiem przez 6 tur. Umiejętność specjalna ma mechanizm ewolucji. Na pierwszym użyciu zadaje 400% obrażeń celowi, wzywa potwornego morskiego kawalerzystę, aby walczył z celem. Potwór zadaje przeciwnikowi obrażenia o wartości 22% ataku w każdej turze. Morski konik kawalerzysta wysysa efekty leczenia i znika, gdy wchłonie. Punkty życia równe 12% maksymalnych e, punktów życia właściciela, i ten potwór tworzy swojego klona w każdej turze. Uwaga, błąd w opisie. Tworzy tego klona na pobliskich wrogach, a nie na tym, na kogo e, został rzucony. I przy kolejnych użyciach będzie zadawał 450% obrażeń celowi, a reszta umiejętności jest dokładnie taka sama. Rozbijmy to na mniejsze: zadaje 400% obrażeń celowi. Ok, więc uderzenie snajpera. 400% to nie jest nic szalonego dla snajpera w obecnej mecie, szczególnie że snajperzy nie są zbyt popularni. Ok, z jego bardzo wysokim współczynnikiem ataku to jest silne uderzenie, a od drugiego użycia umiejętności specjalnej będzie bił po 450%. Natomiast jest w tej umiejętności dodatkowy efekt, i mamy tą dziwną sytuację, gdzie nie chcemy, żeby zdjął przeciwnika jednym uderzeniem. Przyzywa potwora, kawalerzystę, na przeciwnika. Potwór zadaje obrażenia co turę w wysokości 22% ataku i pochłania leczenie, znika, kiedy pochłonie leczenie równe 12% maksymalnych punktów zdrowia przeciwnika. Ok, więc kolejny twórca potworów. Natomiast te potwory są bardzo słabe. Obrażenia są niskie, a ich punkty życia są koszmarne. Można je usunąć właściwie każdym e, leczeniem, Takim jednorazowym. Natomiast jest dodatkowy efekt. Potworny morski kawalerzysta tworzy swojego klona w każdej turze. Okej, okay. i to jest coś kompletnie nowego, więc widzieliśmy rozprzestrzeniające się obrażenia w czasie. W tym, tym razem mamy rozprzestrzeniające się klony. Więc trafiamy cel, w następnej rundzie a ten potwór klonuje się na pobliskich. W następnej znowu na pobliskich, czyli już ten trafiony na początku ma trzy potwory na sobie, dwóch obok ma dwóch, a dwóch na skrajach ma po jednym. Po trzech turach każdy jest pełny potworów. I to jest bardzo spoko. Um, Także one kopi klonują się co turę i leczenie w czasie dzięki temu nie jest w stanie ich usunąć, bo kopiują się zbyt szybko. To jest też fajny sposób do usuwania potworów z przeciwników nie potworów, tylko pomocników. Jeśli nie możecie zniszczyć tych pomocników, to można je wypchnąć, właśnie potworami, um, po trzech rundach właściwie ze wszystkich przeciwników. No i oczywiście nie zapominajcie o jego rodzinie i pasywce, bo obie są rewelacyjne. Czy lasal jest dobry? Tak, ale. No i skoro jest jakieś ale, to nie może być fantastyczny. Ma rewelacyjne statystyki, świetny bonus rodziny i pasywkę, bardzo dobrą klasę, silne uderzenie snajpera i mega fajne klonowanie potworów. Natomiast jest snajperem. Jeśli chcecie zdjąć przeciwnika jednym strzałem, to są lepsi snajperzy. Jeśli chcecie użyć jego potworów, żeby sklonowały się na wszystkich przeciwnikach, to nie możecie zdjąć jednym strzałem przeciwnika. Nie widzę go w obronie za bardzo, bo w większości przypadków albo się uleczycie, albo będzie sytuacja taka, że zdejmie kogoś jednym strzałem. Ta sama sytuacja w ataku. Jest fajny, ale nie zmienia obrazu gry. Na tytanach, jedyna dobra rzecz z niego to jest współczynnik ataku, bo jego umiejętność specjalna jest do bani. Ok, podbicie Krita też może tam zadziałać. Na wydarzeniach czy wieżach ta sama historia. Słaby jak barszcz. Na krwawych jadkach leczenie nie działa, więc tu można wykorzystać to klonowanie potworów i zacząć też wypychać wszystkie pojawiające się później um, miniony, więc można nawet uderzyć w prowokację, a te potwory rozejdą się po wszystkich. Na podbitych ulepszeniach, Obrońcy Atlantydy są bardzo silni ze względu na ich bonus rodziny i pasywkę, natomiast te mają tylko um, wartość procentową, nie są gwarantowane. Na szturmie każda umiejętność specjalna jest ustawiona na poziomie bardzo szybkim, więc zmienny nurt nie ma tutaj znaczenia i nie wpływa na jego manę. Natomiast jego umiejętność specjalna nie jest typem umiejętności szturmowej, więc ja bym go tam nie używał. Podsumowując. LaSalle ma potencjał, ma fantastyczne statystyki, świetny bonus rodziny i pasywkę, bardzo dobrą klasę, silne uderzenie i bardzo fajny mechanizm potworów. Problem jest taki, że jest snajperem. Jeśli walczycie przeciwko topowym obronom, on tam wam nie pomoże. Jest fajny do gry, zabawnie się nim gra, natomiast jest dobry tylko przeciwko specyficznym przeciwnikom. Jeśli chcecie bardzo uniwersalnej postaci, to nie jest on. Jeśli chcecie solidnego bohatera, który jest zabawny w użyciu, to jest Lasal. Nie mówię, że jest zły, a wiem, że dla wielu graczy może być najlepszym bohaterem w ich kolekcji. Po prostu brakuje mu czegoś, żeby być dobrym na najwyższym poziomie ryw rywalizacji. Czy jest wart pierścieni, talentów i kulek? Totalnie zależy od Was i od tego, jakie macie postacie. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.